Znalazłam Macie nasionko jakieś, żeby było do farmy wsadzić? Ja mam w plecaczku. Uzbierałam nasionka cały czas. Co tu jest? Chyba coś też jest. Nie, właśnie w lodówce nie ma nasionek. Wrzucimy. I tu wsadzimy dżemor. Może tego grzyba wyciągnę jednego. Jakby to gotowe jedzonko jest w lodówce, nie? Ślepa jestem. Proszę, gdybyś miał potrzebę zajrzeć. A, oczywiście nie ma w lodówce. Bo on na razie nie czyni tym razem. Mari! Gdzie mieszkasz, no? Co się dziwisz? Chlebek. Chlebek z mąką. Nie. Lebek z mąte. Dobra, idziemy, drodzy państwo? Idziemy. Jestem cała i gotowa. Wzięliście sobie dzidy i tak dalej? Tak. Teraz ja jedną zapasową zgarnę. Nie ten styw. Dzidy. Dobra. Prowadź. Tam gdzieś zgubiłam. Chodźcie. Za mną! Ahoj, przygoda! A nie mieliśmy świni brać ze sobą przypadkiem? No, zrobiłaś lasagne? Nie? Ja nie umiem. Oj. No i tu już nie wziąłeś prowiantu na drogę. Mam. A. O, tu jest. No to już. Teło pierwsze, bo najlepiej tam kupuję. Ej, fuj. Nie mogę cię wyrwać. To już? Ej, szybko poszło. Myślałam, że będzie trudniej. Co to z tego wypadło w ogóle? Jeszcze gdzieś kupę widziałam. Jakaś wełna, gluty. No mam też jakieś ludzie, a po co to jest? Poza tym, że to daje 12 żarcia i minus 15 saniti. Ej, takiego gluta, fuu. Nie mam żadnego pojęcia, co się z tego chyba robi. Ciekawe czy słony. Próbuj. Nie. No i to już po naszej wyprawie. Chodźmy gdzieś dalej. Ja myślałam, że będzie... Ej, chodźmy na pająki. Tam jest na górze ten fokon. Chodź, idę z tobą. Zacznij lecić lot Walkirii. Co? Zacznij sobie nucić lot Walkirii. Tak, Walkirii no. Grasz. Tak, tak, właśnie. Tu, w prawo. Tu dalej. O, drzewiec. Bije się z psem. Jedzie z kółików.
Będzie zapis na YouTubie, będzie. Oj, nie to. O. Mogłem się bić. A, podwójny, myślałam, że już wyrósł. Ale to jest ślad. Może znajdę jeszcze jedną kurczę. Ona chociaż jakieś mięso wyrzuciła? Jedno. No to poszalała. Przecież tego nawet dobrego baba nie ukręcimy. Ruch przesyła pozdrowienia dla całego Live'a. Pozdrawiamy Ruch również. To już? Tu tyle, że glutów trochę wypadło, no. No to... Ale koło mnie są na przykład te, jak one się nazywają, koniki. Gdzie? Tu? Tu, gdzie ja biegam. Chodźmy się bić. O, to są nawet te, które strzelają prądem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zaraz będziemy robić. Pozdrowienia. Tylko wrócimy do jakiegoś bezpiecznego miejsca. Tam jakiś ten wypadł z niego. I z tym. Mam fioletowy gem. Ty, Młocia, czegoś szukasz tam? Już znalazłam. Dobra, czatełki. Drugą fabrykę kup. Pozdrowienia dla Eru. Piszcie na czacie. My którą będziemy bliżej do obozu go przegonić? Dziękuję za followa. Co nie wiem, chyba dołem. A wy zabiliście tutaj te potwory konikowe? Tak. Tak. Jakbym wzięła zbiegły, to moglibyśmy sobie dywan zabrać. Wysyłam pozdrowienia. Czatowe. A ty pozdrawiają Damiana. Dobra. Może, aha, bo pszczółki znowu poszły spać. Chciałam powiedzieć, może byśmy się z pszczółkami znowu pobili troszkę. Ale my już mamy ule i mamy ten... No ja myślałam o narkotykach, wiesz? Aha. Okay. Ale mamy żądełka, tak, bo ja wiesz, jak zaczęłam to bić, to wszystko się zaczęło na mnie rzucać, więc mój duch się wkurzył. No i tam zrobiłam pszczółkom... Malutki holokaust, no. Znaczy mój duch im zrobił, bo ja tu nie przyłożyłam do tego ręki. Oczywiście. Ty byłaś grzeczna. Tak. Ty włożyłaś w to duszę. Że co, proszę? Trzeba ją mieć. Ej, ja mam duszę i to rzadko czystą, bo nie używałam. Że zamiast patrzeć na mapę, to biegnę ślepo przed siebie, nie? Tam jest w sumie ten do zabicia, jak mój jest. Muchosmok, ja wiem. A nie, ten? Już tam o muchosmoku. Drzewiec. Tak. Słoniku, nie uciekaj! Aaa, głupi pies mi straszył słonika. Buniku, nie! No i kurwiu, czemu uciekasz przez most? Ledwo cię przepchałam przez niego.
Jak pchałaś słonika? Ładnie pchałam! Ej, a drzewca się nie bije siekierą na przykład? Chyba większe obrażenia mu się siekierą zadaje. No, on też sprogo bije. No, on jest taki, bo jego trzeba kajtować, wiesz? Ciebie słonicę. Będziecie mam... nam robić małe słoniki i będzie mieć milion kupy. Ubiłam go. Co masz te o skarbie? Hej. Ubiłam. Taka i żyje. Czekaj, bo gdzieś mi dzida zniknęła. Jeść. Też nie, ja nie jem, bo się Magok nie przyzna, że jest głodny i później znowu umrze. Szymon, że co, przepraszam. No przecież jak ci się nudzi, to możesz wyjść. Chyba. Najlepsze pytanie na ten na świecie, kiedy koniec live'a. Albo jak ktoś przychodzi po 40 minutach, dużo mnie ominęło? O, kupa! Nic mnie cieszy, tak jak ta kupa. Mieć zdublowaną kupę. Bo mam już dwa słoniki, właśnie im buduję zagrodę. Super. Żeby się nie rozbiegały. Patrzę, co ja tu bym mogła dorzucić. Ja chyba nic tutaj z takiej rzeczy nie mam. O, tu mamy gluta, możemy wrzucić na przykład. Będziemy puścić jedzonko dla wszystkich. Bronią jednak tego szefa. Zaczniemy tak mówić. No, dokładnie, Iza. Ty w bocie sobie ustawię. Za każdym razem jak ktoś zapyta, czego dużo ominęło, to bot będzie odpowiadał. Nie! Znaczy nic złego się nie stało, ale nie. A co chcesz, żeby odpowiadał? Że czekaliśmy. Tak, jak ktoś napisze, dużo mnie ominęło, no. Szymon, no z tobą na czele. Magogu! Dobra, w lodówce jest 5 meatballsów. A to nie Magog, to najpierw jest. Dajcie, odejdź od lodówki, bądź mogę otworzyć ubranie z głodu przez ciebie. Żyję. Idę rozrabiać dalej. Dobra, zgadaj nam pszczółek, chuju. Za głupi kot. Jeszcze zdążymy wyhodować coś tu na tych polach naszych. Koło, zaraz będę potrzebowała twojej pomocy. Wiesz, mamy enta tak trochę na prawo od tego. Biegnę... A, tu mam jeszcze przystały plecak z rzeczorami. Biegnę. Ale to za chwilkę, bo ja odbiegłam już od niego, bo robię coś innego, ale wrócę, to mu naklepiemy. Gdzie on jest? Ojej! To jest ten fioletowy. Taki dobry end. Tak. Próbuję mnie przestraszyć, ale ja się nie boję. Bigo! Już? A biegniesz już do mnie? Chodźcie się bić, chłopaki. Ej, bo to jakieś mnie dziwne matki biją. Jak ja go mam bić?
Bo to jedna osoba musi go bić, a reszta musi zabijać te orzeszki, co on wypuszcza. Orzeszki są słodkie. No takie śmieszne dźwięki wydają, nie? No. Tap, 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 tap. Mogłabyś być takim orzeszkiem. Tap, 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 tap. Dobra, to ja biję jego. Ale to chyba jednak... Ała, ała. Widzę. Ała, 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 nie mogę się ruszyć. Jego to chyba siekierą. Miałaś go bić jak mięsa. O, znalazłam bawoły, kufki. Ej, on mi popsuł tą zbroję. Nie mam zbroi. Ja nie wiem, czy powinniśmy ryzykować z tego. Ja ci idę już pomóc. Teraz tu zdedzę, będziecie mnie zbierać. Jasne, jeszcze mi się czapka skończyła. To uciekaj, bo on przecież nie może się ruszać. To właśnie uciekam. Idę sobie. A ja ci biegnę z odsieczą. Tam, tam, taradam, tam, 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 taradam. Tam, taradam, tam, tam, taradam. Odchodzę ja. Dostałam prezenta znowu. Ja jestem niegrzeczna i nie dostaję prezentu. Ale takie to ja już mam. To ja nie chcę tak sam. Chciałam ci dorzucić do garnuszka. Znalazłam te dziady. Ale które te dziady? Te, co tak dziamdziają. Pepek, jak nie? Było ustawione. O, takosy wyszły. Już wstawiamy następne żarełko. Proszę. Dobry. Dobry. Życi mi trzeba. Zrób sobie, wiesz co, paluszki rybne z tej rybki, co tutaj jest. A to paluszki, to rybce i co jeszcze? Nie? Musisz rybkę, patyczka, jagódkę i jagódkę. Dobra, to idę po jagódki i zrobię jasno. A nie ma już? Nie ma. A, cisz. A to spróbuj dwa miotki, też powinno się udać. Czekaj, to ja to zabiorę stąd i ci zrobię. Czekaj, to ja zbiorę jeszcze te jagódki tutaj, o. Patyczek. O. Tak zrobi ci się, to masz. Dobrze, to wrzucam jagódki tutaj. To ja idę zabić te dziamdziaki. O, i to nie wiem, czekaj. Dziam, 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 dziam. Sprawdzę to na przerwie. No. Bo ja słonika sobie przyniosłam i one go biją, dziamdziaki. Jak się go bije? Nie wiem. Siekierą, w sensie. Jego. Aha, rzeczywiście. A to nie mam siekiery chyba. Mam, dobra. Są paluszki, są paluszki. O, proszę, jak ładnie, 40 zdrówka. Ojej. Miałam tu odłożyć rzeczy. O. Ała! Co mi bijesz, Mendo? A, bo trzeba mu te matki kajtować. Okej. Okay. Dobra, wpierdoliłam mu. Naprawdę? Tak. Przytolna bestia. Ale mi też na nieźle nakopał. Musiał się poleczyć jakimś miotkiem czy innym badziewiem. Może tak? O.
poprzątane. Idę zobaczyć, jak tam nasze króliczki, czy się złapały. A ja sobie dalej drewienko tutaj będę bić. Jest godzina, w ogóle 22:22. Dobra godzina. Tak. O nie, dwa enty teraz wylazły, no to teraz już nie będę takim kozakiem. Pobździło, nie mają co robić, tylko muszą przeszkadzać. Kto mi rąbnął kwiatki od pszczółek? Nie ja. Kogo zamordować? To było dla pszczółek? To było dla pszczółek, że zrobiły miodek. Aha. To teraz zrobisz siateczkę i wyleź i naprawię tutaj. Ja ledwo tu wiem co i jak i ledwo staram się przeżyć, a ty mi jeszcze takie rzeczy tu mówisz. No to najwyższa pora nauczyć się robić siateczkę i łapać motylki. Ja mam fazę. Tak, wszystko mi się trzęsie tu dookoła. Siateczka jest w narzędziach albo w pętelce. Ja tu na deszczu, wilki jakieś, kurde, biegam za motylkami jak jakiś pieprzony jednorożec. Czy ja to mogę bić? Nie mogę. Oj, moje króliczki są smutne. Muszę iść się z kimś pobić. Dobra, to może ja ich nie będę zmieniać. Dziwne echo zrobiły. Bo one się, jedno mi się zmieniło w Nightmar, a drugie w mięso potwora. I co z tobą jest nie tak? No, schizy mam. Tak jakby. Nie nowość chyba. Nie no, nigdy, tylko nie spodziewałam się, że tak szybko. Taka lajfa. Miałam sobie, a to wiem, co sobie spalę. W sumie można by iść naprawdę się pobić, tylko zrobiłam hełm. Halo, gdzieś tu było złoto. Muszę sobie zrobić maść na pol dupy. Dobra. I na zbroję to drewno i też szykujemy. Maść na pol dupy. Dwie sztuki. Nie mogę zjeść grzyba, bo jem tylko mięso. Na tym problem polega. Maść na ból dupy gotowa. I co ja potrzebuję? Drewno. Proszę. Ja miałam, aha, miałam budować ogrodzenie dla tych przełomów. O rety, to się teraz robi z patyków, a nie z tego. To ja głupio poszłam drewna ścinać. A patyków mam ja 40, jak potrzebujesz. No ja mam coś koło 70. No to nie jedno. Do tego trzeba łoniaków milion, a ja tych łoniaków nie mam za bardzo. 8 trawy mam tylko. No ja wiem, gdzie poszukać trawy, także dam sobie radę. Jeszcze dwie sztuki. Au.
A. Mego śpi na materacyku. Weź węgielek i mu pomaluj różne tam kształty na twarzy. You know what I mean. Że pytasz, czy mamy czapeczkę na zimę, jak my tu do zimy nie dotrwamy. Kamienie. Zimy już jest niedługo. Poza tym ja znalazłam bawoliki, więc zaraz będziemy mogli teraz ten, tylko brzytwę mi przygotuj. To ja pójdę i ogolę, bo to taka będę. Taka będziesz? Ja nie mam serca, więc... Brzytwę powiadasz. To już ci szykuję. Tak. Zostawię ją tu na ziemi. Dobrze. O. Teraz tak. Urobimy sobie szybki myk. To wszystko poodkładamy. Patyki, nie patyki. Słodko. Kamyczki. Dobra, to niech na razie jest. Ja się idę bić, bo mnie sanity trzeba podnieść. To chyba lepiej w te pająki niż te tam orzeszki, nie? Tak, jak najbardziej. Tam właśnie biegnę, tylko oczywiście nie wzięłam sobie do jedzenia nic na drogę, nie? Klasy. Może handy po drodze najpierw, o. Dobrze. Od razu mi lepiej. Tylko jeden? Dobry wieczór. Tup, 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 tup. Ciężko będzie szybciej. No tu sam. I dalej jest podwójny. Coś nie chce rosnąć. Nie starają się w ogóle. No chodź, chodź, chodź. Ślicznie. Next. Ale tak czemu niby jestem zła kobieta? Znaczy to jest oczywiste, ale czemu tym razem? I dobranoc neonowy. Dobranoc, dobranoc. O, już nie dostanę. A nie, jeszcze dostaję epidepsji. Dobra. Wracamy. Okej. Okay. Wszystkie króliki się pochowały do nory. Dobra, to ja biorę brzytwę i lecę ogolić. Paskudy. A kamienie te termiczne i termalne, jak to robiło? Z kilofa, zwykłych kamyków i czegoś tam jeszcze. I chyba z kosełka. Także luzika. Kamieni mamy sporo obok siebie, więc będzie tak źle. No, ja teraz wracam do obozu, to jeszcze po drodze kopię. No chodź, piesku, chodź.
Smutek. A jeszcze jeden? Chodź. Już? No dobra. Kierownik mi się skończył. Kurde, już jest... A bo to już tak szybko dosyć zima zaraz. No tak już wiesz. No tak właśnie widzę, bo że już tych liści nie ma. Tak jak tam na trochę jolo biegnę, tak. No ja wiedziałam, że blisko, bo zerknęłam sobie na ten, ale nie myślałam, że aż tak blisko. 7 stopni, jak rozkosznie. Wracaj do obozu. Jeden z drugim. Nie. Ja tu mam misję bardzo ważną. Dobra. Okej. Żeby nam się owocki pokończyły. Może tak być, bo one się gniją strasznie szybko przecież. A i tak właśnie do mnie dotarło, że jestem paskudą straszną, bo poszłam ogolić byczki tuż przed samą zimą i one teraz będą całą zimę z taką gołą dupą chodzić. Biedne byczki. Tak trochę okrucieństwo, ale cóż. Okej. Mamy tu. Gdyby były mądre, to by nie hodowały tak pożytecznie. Futra. Zgadza się. Coś w tym jest. O, tu są te wściekłe świnie, które biją, bo pilnują pola. Okej. Dobra. Jest 9:30. Ja myślę, że będziemy powoli kończyć w ogóle. Czy 10:30 po. 2 godzinki. Czyli nie zbuduję mojej cudownej zagrody. Next time. Dobrze. Ja wam czatełki bardzo dziękuję za przybycie. Moim towarzyszom za wspólną grę. My również dziękujemy. Jej. Ale nie rozłączaj mnie jeszcze, bo ja muszę dojść. Dobrze, poczekamy jak wrócisz. Poczekaj. Dokończymy wszyscy razem. Tak synchronicznie. Tak. Nadchodzę. Jestem. Komitet powitalny, co robię. Dobrze. Przyniosłam nam wełenkę na czapeczkę. Niezbyt dużo, ale coś zawsze. I eat food. Nadejszłam! Możemy kończyć. To buzi. Buzi! Pa, pa! Pa. Cześć!